Dzień dobry, nazywam się Alicja Kropiwnicka i w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak szybko można uszyć prostą maseczkę. Jest różnych maseczek w internecie i różnych sposobów, natomiast ta, którą uszyłam, jest prosta do wykonania, a jednocześnie spełnia swoje zadanie. Musimy mieć formę w postaci takiego trapezu. Podstawa trapezu 23 cm, dwa boki po 16 cm i tutaj wysokość musi mieć 18 cm. Potrzebna nam będzie jeszcze gumka 18-19 cm długości, dwie sztuki. Pierwsza rzecz to robimy zakładki po bokach. Dookoła maseczkę, że tak powiem, musimy tutaj zawinąć w kształcie takiego tunelu. Przyszywamy gumki. Prosta maseczka, zdaje egzamin. Na koniec jeszcze musimy zrobić taką zakładkę. Dlatego tutaj zaznaczyłam 4 cm. Robimy taką zakładkę, żeby wygodnie i ładnie układała się i dobrze układała się tutaj na nosie. Ja jeszcze dodatkowo zrobiłam coś takiego, że tutaj będę mogła włożyć fizelinę nasączoną preparatem odkażającym, ułatwiającym oddychanie. Więc jak najbardziej zapraszam Was do szycia tej maseczki. Prosta, naprawdę łatwa do wykonania. U mnie się sprawdziła. No i cóż. No nie bardzo, że musiałam maskę szyć. Jak zaczęłam szyć maskę, to słuchajcie, dreszcze przeszły mi po plecach. Nie sądziłam, że przyjdzie mi szyć maski przeciw takiemu właśnie wirusowi. Szyjcie maski, zabezpieczajcie się i wszystkiego dobrego. Spokojnego dnia życzę.